Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj z nami kolejny pistolet do klejenia marki Dremel, tym razem wersja hobby. Oczywiście. Czyli Dremel Glue Gun 930. Zapraszam. Jest to drugi pistolet z firmy Dremel. Wcześniej mogliście także zobaczyć nasz film o, nazwijmy to, starszym braciszku. Tak jest, czyli modelu 940. Ten jest dużo mniejszy. Tak, ten jest dużo mniejszy i możemy go zastosować właśnie do prac takich hobbystycznych. Także akurat z tego modelu mogą korzystać także dzieci. Oczywiście pod nadzorem rodziców. Tak jest. To jest określane jest jako dual temp, ponieważ mamy dwie temperatury i jest to 105 stopni i 165 stopni. Średnica sztyftów klejowych to jest 7 mm, czyli mniejszy niż te, które standardowo znamy, tak? Oczywiście. Mamy tutaj w zestawie 3 kleje niskotemperaturowe i 12 kolorowych sztyftów. Tak jest. Tak, z takich ciekawostek na pewno to zobaczycie. Elementy. Na przykład plastikowa podstawka, w tym akurat już z tego względu, że to jest mniejszy pistolet, to spust, który jest, to nie jest już tak jak w tym na całą dłoń, tylko jest po prostu mały spust mieszczący się na jeden palec bądź dwa palce, w zależności kto ma jaką dłoń. Tak jest, oprócz tego nóżka jest otwierana ręcznie, nie poprzez sprężynę. Ale włącznik pozostał w tym samym miejscu i kształt samego urządzenia jest bardzo podobny. Kabel jest nieodłączany. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć? Waga ważną rzeczą jest? Waga to jest, jeżeli dobrze pamiętamy, 0,20 kg. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Chyba czas, żeby zajrzeć do środka. Zapraszamy. Pudełeczko standardowe. Przez nas jeszcze nie otwierane. I co my tutaj mamy? W środku mamy instrukcję obsługi do kilku modeli. Niskotemperaturowe kleje, tak jak mówiliśmy, 3 sztuki. Sam nasz pistolecik, bo tak to trzeba nazwać, jest naprawdę malutki. Oraz mamy tutaj sztyfty 12 sztuk i tu w środku nie ma nic więcej. Tego się na razie pozbywamy. Przejdziemy do samego urządzenia. Jest niewielkie, wykonane porządnie. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnych niedoróbek, żadnych innych dziwnych historii. Stoi fajnie, stabilnie. Jest bardzo malutkie, nawet przy mojej małej dłoni. Generalnie widać, że to jest bardzo małe urządzenie. Nie ma wykręcanej tej przedniej końcówki, ona jest niewymienna. Nóżka, tak jak mówiliśmy, jest podnoszona ręcznie. Sztyfty od kleju wprowadzamy standardowo. Stoi stabilnie, jak widzicie, samo włącznik, przełącznik temperatur między temperaturą, między poziomem pierwszym a drugim. Mamy tutaj, zaczniemy od tych klei niskotemperaturowych, a następnie weźmiemy sobie, użyjemy któryś z kolorowych, zobaczymy jak to nam będzie wyglądało. Podłączone do prądu wprowadzamy sztyfty niskotemperaturowe. Ustawiony jest na jedynce. I zaczynamy. Pistolet zaczyna się powoli nagrzewać. Fajne jest to, że na każdym sztywcie mamy napisane
czy jest to wysoka temperatura, czy niska, więc te niskie mamy po prostu oznaczone i się nie pomylimy. Ok, klej zaczyna się powoli topić. 46 sekund. Pierwszy zostanie zużyty na wypełnienie komory. Jak widzicie, już leci. Minuta 20. Tak jest, czyli dokładnie tyle czasu potrzebujemy na pojawienie się kleju. Mówimy oczywiście o niskotemperaturowym. Jak widzicie, to wszystko naprawdę fajnie tutaj funkcjonuje. Strumień jest malutki, więc możemy robić rzeczy bardziej precyzyjne. No i oczywiście umieścimy sobie kawałek wełny w tym kleju. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda z jego trzymalnością. Teraz zobaczymy, czy pistolet sam w sobie kapie. Nie naciskamy nic, wyciągniemy sobie ten drugi sztyft. Zrobiła się kropelka na końcu i zobaczymy, czy nam skapnie. Zobaczycie, że on łapie naprawdę szybko. Jak widzicie, nie ma problemu, nic nam tutaj nie wykapuje. Czekamy jeszcze chwilę, zobaczymy, czy kapnie. Jak widzicie, nic nie kapnęło z racji tego, że mamy żółtą wełnę z zestawu, który tutaj mamy. Wyciągnęliśmy dwie nasze żółte laski, wypchniemy tyle kleju, na ile nam pozwoli pistolet, żeby ten kolor zmienić. Jak widzicie, z jednej laski jest tego dosyć sporo. Jeszcze ciągle leci biały. Wbrew pozorom dosyć sporo wychodzi. O! Kolor został zmieniony. Jak widzicie, już pojawił się nam kolor żółty. I dokładnie tak samo zrobimy sobie kropelkę. Aha, czyli tu już się nam skończyło. Żeby popchnąć, musimy dołożyć drugi sztyft. Tak jak ostatnio. Dajemy wełnę. No. Sam klej w sobie schnie, zobaczcie, i łapie naprawdę szybko. I teraz, jeśli chodzi o ten klej niskotemperaturowy, trzyma naprawdę mocno, tak jak widzicie. On jest jeszcze ciepły. Mimo że chwila minęła na przestawienie kamery i na całą resztę, jeszcze swobodnie po odłączeniu od prądu możemy działać. Dla kogo wersja hobby? Dla kogo wersja hobby? No oczywiście może być dla osoby dorosłej, która także bawi się w, nie wiem, w przyklejanie różnych elementów, sklejania małych elementów. Ale także dla, wiadomo, dla dzieci, po to, aby też zaczęły po prostu coś robić swojego, na co miałyby ochotę. Przykładowe przyklejanie, nawet sklejanie materiałów, niematerialów. Chodzi mi na przykład o płótno, robienie przykładowo jakichś wzorów, przyklejania sznurków, robienia podstawek.
No, czy, na co, czym moglibyśmy zainteresować dzieci? Fajna sprawa, ten pistolecik naprawdę fajnie działa. Ja byłem sceptycznie do niego nastawiony z racji tego, że to taki maluch. Natomiast on temperaturę trzyma relatywnie długo i tutaj jeszcze możemy spokojnie, zobaczcie, ten żółty klej jeszcze cały czas leci, mimo że chwila minęła. Fajne jest to, że, że możemy pracować z nim tymi klejami niskotemperaturowymi, więc jeśli będziemy pracować z dziećmi, to one się nam nie poparzą. Bardzo fajny jest do zastosowań w warsztacie, gdzie mamy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że popełnimy jakikolwiek błąd, ponieważ w takim wypadku, w związku z tym, że te temperatury są relatywnie niższe, klej jest zupełnie inny, wolniej stygnie, mamy czas na naprawienie ewentualnych błędów, które popełniliśmy w procesie kleju. Tak, bądź całkowite ściągnięcie tego kleju. Fajna sprawa, jestem na tak, uważam, że w warsztacie warto mieć jeden i drugi, natomiast tak zupełnie szczerze, jeśli chcecie dziecko zainteresować majsterkowaniem, warto zainwestować w ten zestaw klejów niskotemperaturowych. Te kolorowe laski, które mamy, czyli te kolorowe sztyfty, również są sztyftami niskotemperaturowymi, dzięki czemu łatwiej nam się będzie tym bawić z dzieckiem. My mamy tę wersję, którą mamy, z tego co gdzieś tam widziałem, one występują również w wersji z brokatem, są różne dziwne, magiczne kolory. Tak, oczywiście, nawet jeżeli pomylimy się przy przyłączeniu, użyjemy lasek kolorowych, nie zauważymy, będziemy mieli przyłączone na drugi stopień grzania, to zasada zapewne jest taka, że po prostu jest szybsze rozgrzewanie tego kleju. No i użyjemy po prostu mniejszej siły, aby nam ten klej, żeby ten klej nakładać na powierzchnię. Pamiętamy cenę? Cena 87 zł, cena jest pobrana z narzędzia.pl. Tam na pewno znajdziecie sprzęt. Jeśli chodzi o masę zabawy z dzieckiem, którą możemy mieć korzystając z tego sprzętu, albo wygody pracy w momencie, w którym wykonujemy jakieś rzeczy bardzo precyzyjne, uważam, że jest fajny i wart tych pieniędzy. Fajne rozwiązanie. Tak, wykonany porządnie. Sprzęt jest naprawdę super. I myślę, że nie będziemy się dalej nad tym rozwodzić. Będziemy uciekać. Tak, zapraszamy Was na naszego Facebooka, Instagrama, także Twittera. Na wszystkie nasze grupy facebookowe, na których gdzieś coraz więcej linki do wszystkiego macie pod filmem. Także na nasze vlogi, które wpadają w środku tygodnia i live'y, które odbywają się co niedzielę o godzinie 20. A my uciekamy. Pozdrawiam Was serdecznie i na pewno widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.